Cześć, witam bardzo serdecznie i zapraszam na krótki poradnik obsługi platformy TradingView. Na początku musimy się zarejestrować. Klikamy Join for free. Podajemy e-mail, username oraz password, czyli hasło. Po wypełnieniu wszystkich danych widzimy okienko, w którym możemy przeczytać, że nasze konto jest jeszcze nieaktywne. Aby je aktywować, musimy kliknąć w link aktywacyjny, który został wysłany na nasz adres e-mail, który podaliśmy w trakcie rejestracji. Po kliknięciu w link aktywacyjny zostajemy przeniesieni do strony, gdzie możemy wgrać swoje zdjęcie, wpisujemy swoje imię i nazwisko i dajemy continue. Podanie swojego imienia i nazwiska oraz granie zdjęcia nie jest obligatoryjne. Po kliknięciu continue widzimy taki oto ekran. Aby przejść do interesujących nas wykresów, klikamy w charts. Widzimy, że możemy przez 30 dni korzystać z darmowej wersji profesjonalnej. Klikamy no thanks. Na początku może zacznijmy od wyłączenia niepotrzebnych rzeczy. Nie korzystamy z żadnego brokera. Zamykamy. Tak. Następna rzecz to okienko. Zamykamy. Zamykamy. Nie chcemy okresu 30-dniowego próbnego. Dobrze. Teraz co my tutaj mamy? W lewym górnym rogu mamy aktualny symbol, jaki jest tutaj wyświetlany. Interwał czasowy możemy zmienić od 1 minuty do 1 miesiąca. Typ wykresu. Mamy świeczki, mamy różne jeszcze inne rodzaje wykresów. Ustawienia. Możemy sobie pozmieniać kolory wykresów, tła. Ja na przykład stosuję czarne, ale niektórzy może wolą jasne. Jak sobie zmienimy na black, to mamy ciemne tło. Ok, dobrze. Następnie, co jest jeszcze ważne, strzałka w górę. Tutaj sobie zapisujemy, żeby następnym razem, jak będziemy wchodzili, żeby to, co sobie porysujemy, kreski, żeby były widoczne. Następnie mamy symbole tutaj. Walory, jakie mamy. Wyłączamy, które nam są niepotrzebne. Tak naprawdę to większość nam jest niepotrzebna symboli. Możemy sobie zostawić Bitcoina z giełdy Bitstamp i resztę wyrzucić. Jak chcemy dodać nowe? Na przykład chcemy dodać Bitcoina, ale z innej giełdy. Wpisujemy skrót BTC, ale mamy bardzo dużo znalezionych. Wpisujemy BTC USD. I tutaj po prawej stronie na przykład chcemy Bitcoina z Bitfinexa. Klikamy i pojawia nam się na dole. Na przykład chcemy dodać sobie LTC. Wpisujemy LTC. Możemy wyszukać z tej listy lub na przykład LTC BTC, czyli kurs Litecoina do Bitcoina i na przykład z giełdy Poloniex. Klikamy sobie, mamy dodane na dole. Dobrze. Klikając sobie na dany wiersz, ten wiersz nam się uaktywnia i teraz mamy kurs Bitcoina do dolara. Klikając tutaj mamy Litecoina do dolara. Ok, tutaj pod spodem mamy głębokość danego rynku i różne informacje, które akurat nie są nam za bardzo do niczego przydatne, więc możemy sobie je posunąć maksymalnie w dół. Wtedy okienko na nowe waluty będziemy mieli większe. Co jest jeszcze ważne? Ja korzystam głównie z trzech rzeczy. Z linii trendu,
Tej oto. Tą gwiazdką dodajemy sobie do ulubionych. Korzystam z linii poziomej. I tutaj nam się pojawiło okienko ulubione. Jeżeli nam się nie pojawiło, to klikamy prawym przyciskiem i tutaj mamy widoczne narzędzia. I tutaj musimy sobie, żeby pokazało nam ulubione. Skasuję. Nie ma. Więc ustawiamy Favorite Drawings Toolboard, czyli żeby było widać nasze ulubione. Wrzucamy sobie to okienko na przykład wyżej. I ja jeszcze mam ustawione zniesienia Fibonacciego. Tak. No i praktycznie to nam wystarczy do rysowania wszystkich wykresów. Tu jeszcze jest jedna ważna rzecz. Taki magnes. Jeżeli ten magnes sobie zaznaczymy, to rysując jakąkolwiek linię, będzie ona przyciągana do najbliższego punktu. Czyli odtąd sobie narysujemy. Widzicie, jak przeskakuje? Jest magnes dotąd. A jeżeli bym magnes wyłączył, to rysując linię, mogę sobie dowolnie, nigdzie nie łapię się do żadnych punktów, czy do najwyższego szczytu, czy kursu zamknięcia, otwarcia. Mogę sobie tą linię narysować dowolnie. Kasować linię można poprzez klawisz Delete lub na przykład kosz sobie klikamy i kasujemy. Tutaj jak mamy wersję darmową, to co jakiś czas mogą nam się pojawiać różne reklamy. Dobrze, czyli magnes włączony, żeby nam przyciągał. Tło sobie zmieniliśmy na ciemne, żeby nie męczyć oczu. I możemy praktycznie sobie już robić wszystko, co chcemy. Wiemy, jak dodawać nowe waluty. Teraz jeszcze jak korzystać z tych rysowania kresek. Na przykład wybieram sobie kreskę, mogę zmienić kolor, w jakim będę rysował, grubość i czy na przykład ta kreska będzie przerywana, czy pełna. Są jeszcze opcje ze strzałeczkami, ale załóżmy, że dla naszych potrzeb to w zupełności wystarczy. OK. Pozioma na tej samej zasadzie. Klikamy. Jeżeli pasuje nam, co to jest ustawione, klikamy tutaj i jest już postawiona kreseczka. Jeżeli chcemy coś zmienić, klikamy na dany punkt i przenosimy sobie ją, gdzie chcemy. Na przykład tutaj. Podobnie jest z kreskami ukośnymi. Jeżeli nie pasuje nam jako przerywana, wchodzimy, zmieniamy sobie na ciągłą. Nie pasuje nam kolor, zmieniamy sobie na przykład na taki kolor. Ja korzystam jeszcze ze zniesień Fibonacciego. Klikamy sobie tą ikonkę i rozciągamy z dołu, na przykład do góry. I tu widać, że kurs doszedł nam do 50% zniesienia Fibonacciego. Równie dobrze możemy sobie zniesienie rozciągnąć od góry w dół. I widać, że mamy odbicie do ponad 50, między 0,5 do 0,618. Tak, możemy sobie jeszcze wracać to, co robiliśmy wcześniej. Czyli jak coś gdzieś sobie źle narysujemy, to jest opcja powrotu. Myślę, że to już wszystko. Najważniejsze rzeczy pokazałem, które wystarczą w zupełności do obsługi programu TradingView. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnych poradnikach.